Dzień dobry. Słuchajcie, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak będę dzisiaj sam. Dlatego zapraszam Was na samotną nockę. Na naszym kampie, na naszym obozie. Przygotujemy coś do żarcia. Coś tam jeszcze sobie zrobimy. I popobulimy trochę. Zapraszam. Gdzieś parę dni temu, paręnaście dni temu, zobaczyłem zdjęcie uchwytu na kubek zrobionego z trzech patyków powiązanych sznurkiem i sobie wymyśliłem, że spróbuję to zrobić samemu. Ja nie jestem wprawny w bushcraftach, ja tylko lubię siedzieć w lesie, ale wymyśliłem sobie, że można było to zrobić, spróbować zrobić bez sznurka, tylko z trzech patyków, mając multi-tulaj nóż, więc postaramy się zrobić dyndadełko do kubka, czyli taki uchwyt, który można powiesić nad ogniskiem do takiego zwykłego blaszanego kubeczka. No, to jedziemy. Dobra, słuchajcie, nagrywa się. Słuchajcie, wymyśliłem sobie, że potrzebne nam będą trzy patyki. Tak sobie wymyśliłem, że ten uchwyt to tak mniej więcej tyle powinien wystawać. O. Tak, mam długą piłę, ale chcę to zrobić multitoolem. Ok. Mamy jeden. I potrzebna nam jest rozpóreczka. No zakładam, że tej szerokości powinna nam wystarczyć. Dobra. Mamy trzy elementy. Teraz tak, każdy z uchwytów musimy mniej więcej w połowie naciąć wzdłuż. Naciąć, nie rozłupać. Thank you.
No dobra, poddałem się, zapycha się strasznie piła. Z mutura wziąłem gąboja. Trochę poszerzyć otwór, bo okej. Ten patyczek mi niestety się rozpękł troszkę, ale myślę, że to nam dramatu nie zrobi, że on nam się rozpękł. Dobra. To teraz, jeżeli mamy nacięcia tak, o tak, to teraz wzdłuż powinniśmy sobie zrobić nacięcia do poprzeczki. To sobie zrobimy prosto. O, a to sobie zrobimy pod kątem. Ok. I analogicznie w drugim uchwycie zrobimy prosto, a tą sobie zrobimy pod kątem. Teraz przydałby nam się nóż. Okej. Dobra, i wychodzi nam coś takiego. To samo zrobimy z drugim kawałkiem. Okej. Okej. Dobra, to mamy takie dwa uchwyty. Szybko się robi. No to teraz zakładamy nasze uchwyty na kubek. Ten będzie lepiej zapiąć z tej strony. O. I ten z tej strony. Chyba jednak je rozeprę. O tak. O. To tu potrzebuję nacięcie. Tu. To jedną rozpóreczkę mamy, to teraz trzeba naciąć drugą.
tu i tu. No dobra, wygląda to to tak. Zobaczymy, czy utrzyma kubek wody. Idę po wodę. Mamy wodę. Spoko, nie? Proste trzy patyki i uchwyt do kubka gotowy. Dobra, to robimy wieszaczek do ognia i gotujemy wodę. Mogę sobie pobabulić? Mogę. Będzie lokowanie produktu. Kto nie czytał, polecam. Krzyśka Kwiatkowskiego, Welkliska, Survival po polsku, teraz w trzech częściach. Już go wam pokazywałem po zlocie letnim EDC. Nie, nikt mi za to nie płaci, po prostu uważam, że warto przeczytać książki Kliska, bo są spoko, bo gość ma fajne podejście, bo można się czegoś dowiedzieć i tyle. To jeżeli chodzi o lokowanie produktu. A, kupicie je u chłopaków z EDC Leather Workshop na stronie. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tak, że teraz tylko Marek się zajmuje dystrybucją książek Kliska, ale nie wiem. Nie chcę tutaj wprowadzać kogokolwiek w błąd, ale na pewno na EDC Leather Workshop zaraz na samej górze w menu macie książki Kliska do kupienia. I tak w ogóle chciałem sobie pogadać, bo zbliża się 2000 subów u nas na stronie. Ja wiem, to szału nie robi, ale my jesteśmy z tego dumni. I strasznie dziękujemy w ogóle wszystkim, którzy subskrybują kanał. Fajnie, że jesteście, że komentujecie. Nie zawsze pochlebnie, trudno, ale spoko. Natomiast słuchajcie, ponieważ na 1000 sumów był u nas custom do wygrania, więc na 2000 subów też będzie custom do wygrania, bo do niedzieli wieczorem. Nie wiem, kiedy ten film opublikuję. Chciałbym w niedzielę go opublikować, ale nie jestem pewien, czy mi się uda go poskładać. Jak mi się uda, to pójdzie w tą niedzielę, czyli 2 września. I do końca niedzieli 2 września u nas na stronie i na grupie można głosować na nóż, który będzie w konkursie na 2000 subów do wygrania. I w związku z tym też, nie wiem, chciałem się pożalić. Nie, no nie chciałem się pożalić, po prostu jestem trochę taki zniesmaczony pewnymi zachowaniami w necie, więc się będę skarżył. Bo
ponieważ nie mieliśmy customa żadnego do rozdania, więc wczoraj na jednej z grup puściłem ogłoszenie mniej więcej tej treści, że ponieważ będziemy chcieli zorganizować konkurs na 2000 subów, nie podałem na jakim kanale, nie podałem, no, napisałem to jako ja, tak? Więc szukam nożarobów, którzy mają coś od ręki, żebyśmy mogli coś wybrać dla naszych widzów. No i oczywiście tam się parę osób zgłosiło, tak? Został, oczywiście zgłosił się Tomek Kołodziej, którego pozdrawiamy serdecznie. Zgłosił się Tomek Plich, nie chcę pomylić twojego nazwiska, to Tomp Knife Making, jakoś tak. Bardzo fajny nóż zgłosił z M390. I bardzo fajna rękojeść. Nie powiem wam teraz, co to jest, drewno, czeczota i nie pamiętam z jakiego drzewa i pewnie jakaś żywica, bo to jest, no co możecie zobaczyć na stronie. Natomiast jakby nie o to chodzi. Napisałem tego posta, zgłosiło się parę osób poleciło Knife Makera, tak. Wiadomo, tak, jeżeli jest konkurs na stronie i my sponsorujemy tą nagrodę, to nie jest tak, że my dostajemy te noże od Knife Makerów, my po prostu je kupujemy, żeby zorganizować ten konkurs. No to wiadomo, że jeżeli organizujemy taki konkurs, organizujemy taki event, no to wiadomo, że zyskają na tym tak naprawdę wszystkie strony, tak? No bo zyska Knife Maker, który robi nóż, no bo my go kupimy od niego, tak? Zyska ktoś, kto wygra ten konkurs. Na trzecie, jak gdyby nie podałem na jakim kanale, nie podałem na co, jak, no podałem tylko, że z powodu tam 2000 subskrypcji na naszym kanale, tak, no będziemy organizować konkurs. Po czym po jakimś czasie pojawia się komentarz od jednego z adminów w treści. Może warto byłoby się zapytać. Obiecałem, że sobie przede wszystkim, że nie będę przeklinał na kanale, więc dopiszcie sobie sami. Po co? Czy nie rozumiem kompleksów adminów na niektórych stronach i grupach. Po pierwsze, jeżeli u nas na stronie, czy na grupie, nie na grupie, ktoś napisze, słuchajcie, wpadnijcie na grupę, nie podam wam tej grupy z przyzwoitości, to spoko. Jeżeli ktoś skorzysta z tego, to znaczy, że ten post miał wartość, tak? Ja nie mam nic przeciwko temu. Po prostu okej, okay, no różne kręgi zainteresowań, różne grupy, a nawet jeżeli są różne grupy w tym samym kręgu zainteresowań, to nadal moim zdaniem się w jakiś tam sposób uzupełniają. Nie rozumiem jak gdyby kompleksów z tego powodu, że na jakiejś grupie zamieściło się post, nie wymieniając kanału, nie wymieniając grupy, napisałem to personalnie jako ja. Nie jestem w stanie pojąć, znaczy jestem w stanie zrozumieć, że pilnuje się porządek na grupie, żeby nie było chamstwa, żeby nie było przeklinania, żeby nie było jakiegoś tam znieważania i innych rzeczy, które no, potocznie uchodzą za jakieś tam obraźliwe, tak? Natomiast ograniczanie możliwości wypowiedzi na grupie, bo to moja grupa, to jest moim zdaniem no, trochę głupie. No, jak chce się w ten sposób ograniczać wypowiedzi, to się zakłada fanpage, a nie grupę. Na fanpage'u nie można nic zamieścić, albo może nie można, nie można to ograniczyć na pewno. Grupa jest po to, żeby ludzie ze sobą rozmawiali i dopóki ta rozmowa jest jak gdyby w jakikolwiek sposób konstruktywna i przynosi komukolwiek jakąkolwiek korzyść, tak, czy merytoryczną, czy jakąkolwiek inną, tak, to uważam, że spoko, bo grupa też na tym korzysta. Nie rozumiem i jak gdyby chciałbym, żeby nie było tych kompleksów, bo nie wiem dlaczego, skąd one się w ogóle biorą, tak? Ja rozumiem, że... Czy... Kurde, to jest strasznie długi temat, bo
Są grupy, które mają kilkadziesiąt tysięcy użytkowników i ja rozumiem, że na tych grupach administratorzy dostają piany, jeżeli po raz tysięczny puszcza się ten sam post, tak? Jestem w stanie to zrozumieć. To znaczy, ja nie jestem akurat zwolennikiem ograniczania tego rodzaju wpisów, bo uważam, że do grupy co chwilę dochodzi ktoś nowy, który ma to samo pytanie, co ktoś sprzed pół roku. No i to jak gdyby jest oczywista sprawa. Oczywistym jest też to, że no nie wiem, ja na przykład uważam, że wyszukiwarka i sposób prezentacji wyników wyszukiwania w grupach jest gówniany na Facebooku i wcale się nie dziwię, że ludzie piszą po raz trzeci, piąty czy dziesiąty ten sam post, tylko z jakąś tam, powiedzmy, częstotliwością co tam pół roku, tak? Ktoś nowy pisze, bo no, pomimo tego, że ta wyszukiwarka jest, to jak gdyby te wyniki wyszukiwania to od kandydupy podgłos. Oczywiście można się przez nie przekopać, tylko mi osobiście, personalnie po prostu się nie chce i tyle. I jak gdyby nie widzę w tym nic drożnego, że nawet na naszej grupie czy na naszej stronie napiszę post, w którym zapytam się po kilku miesiącach o to samo, co się pytałem wcześniej, bo no, nie dostałem jakiejś tam odpowiedzi satysfakcjonującej i może ktoś się nowy pojawił, kto powie mi coś nowego na jakiś tam temat. No ale to jest moje zdanie, jak gdyby i też rozumiem to, że czyjeś grupy należy szanować, czyjeś zasady i to też jak gdyby polecam innym, natomiast to jest taki głównie chyba rozmowa z adminami, nie? Że grupa ludzi najlepiej powinna się rozwijać, jak jest nieograniczana w jakiś tam sposób za bardzo, tak? I tyle. I konkludując, będzie custom do wygrania, będzie konkurs, będziemy ogłaszali teraz w tym tygodniu. Jak pyknie 2000, bo jeszcze brakuje 10 osób, jak patrzyłem. Jak pyknie 2000, to ogłosimy konkurs. Konkurs będzie personalnym wyzwaniem. Jeszcze nie będziemy zdradzali. Pawła pomysł. Więc jakby co, to linczujcie Pawła za te pomysły. Nie mnie. Natomiast będzie trzeba wykonać coś, czego no trzeba się przełamać w pewien sposób, nie? Żeby tam coś wykonać, więc będzie ciekawe wyzwanie, ale będzie ciekawa nagroda. Więc zapraszamy do śledzenia kanału. Woda w wieszadełku się zagotowała. Już się dopiję herbatkę z tej wody. Jest 13:40, a co prawda dopiero zjadłem śniadanie. Nie było czasu wcześniej, więc na obiad będziemy robili stek wołowy z Biedronki. Ale to jeszcze chwilę. Zanim zaczniemy steka robić. O czym się jeszcze pogadam. Lubię gadać, jestem sam, więc mogę sobie pogadać do kamery. Paweł wyjechał. Piotrek chyba nie mógł, coś tam pisał, że może ewentualnie na dzień, ale na noc to na pewno nie. Nikt się nie zgłosił, bo kilkukrotnie wyrzucałem zapytanie na naszej grupie i na chyba Bushcraft Polska puściłem, że gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy. Ale siedzą w internetach, a nie w lesie. Tyle. W ogóle szykuję też fajny test. W ogóle będę nagrywał te recenzje Kershaw'a Chilla dwójki i Kabara Dozjera, ale to będą osobne filmy, bo mam całą przygotowaną listę testów dla tych noży. Wczoraj wyostrzyłem je na glans, więc będę nagrywał recki. Więc się pojawią też na pewno w jakimś tam nie bardzo niedługim czasie na kanale. Okej. Okay. Słuchajcie, zbliża się czas obiadu, kolacji, jest 16, więc dzisiaj będzie stek wołowy z polędwicy z Biedronki. Ponieważ nie chcę rozkładać rusztu, nie chcę robić całej kuchni, więc wymyśliłem sobie inny sposób na przyrządzenie tego steka i
chcę wam pokazać. Nie wiem, czy się uda, więc zobaczymy, ale chciałem wam pokazać, jak to można zrobić, jak ja to widzę, że to można zrobić. Znaczy, jak mi się wydaje, że to można zrobić. Potrzebny jest nam stek, duża wykałaczka, przyprawy. Mamy sól. Mamy warzywko, mamy odrobinę pieprzu ziołowego, trzeba uzupełnić będzie przyprawy. Mam jeszcze czerwoną paprykę, ale nie będę jej stosował. Posłużę się tulem. Ok. Dobra, mamy stek. Najpierw chciałbym stek. Wezmę sobie ręczniki papierowe, bo strasznie nie lubię mieć upitalonych mięsem rąk. W pierwszej kolejności w steku trzeba zrobić otwór. Co będę się starał uczynić. Z jednej strony. Z drugiej strony, nie wiem, czy mi się uda, ale może się uda. I przewlekamy przez niego naszą wykałaczkę. O! Dobra, udało się. Wykałaczka przeszła. Dobra. Więc mamy sobie, o, wisi nam stek. Niekoniecznie ze wszystkimi przyległościami. Ponieważ jestem zwolennikiem skromnej ilości przypraw, więc używam soli, warzywka i pieprzu. Pieprz będzie trzeba uzupełnić. Sól. Powinienem był to zrobić wcześniej, ale szczerze mówiąc mi się niespecjalnie chciało. To jedna z moich przypadłości. Niespecjalnie lubię dotykać mięso. Po prostu. Za to lubię sól, więc zarówno solę, jak i używam warzywka, wegety, no coś, czegoś przypraw w tym stylu. Sprawy sobie pozamykamy. I sobie schowamy. Potrzebne nam będą jeszcze dwa stojaczki. Więc pójdę sobie, przygotuję i zaraz wieszamy mięso. Dobra. Mamy dwa takie wieszadełka. Więc zabieram kamerę do ognia i idziemy wstawić mięso. Specjalnie wcześniej ustawiłem sobie drewienko i zrobiłem żar. Taki solidny. Żebym mógł teraz sobie będzie ok.
Dobra. I teraz musimy sobie odmierzyć, gdzie robić drugie. I myślę, że spokojnie możemy czekać na to, aż nam się mięsko usmaży. Hmm? Mięsko mi się troszkę przypiekło z jednej strony, ale myślę, że będzie ok. Hmm? Dobra, to ja się biorę za jedzenie. A was na dzisiaj żegnam. Czuwa oczywiście. Dzień dobry. Oj. Samotna noska minęła. Jest 10.20. Wstałem z... Ja wiem. 9.30. Dzisiaj nie było chłopaków, więc nikomu nie wpadało do głowy, żeby zaczynać o godzinie 7 rano rąbać drewno. Albo... śpiewać pieśni sakralne, bo takie pomysły też mają. Pozdrawiam Pawła i Piotrka z tego miejsca, których niestety nie ma, ale dzięki wam, dzięki temu, że was nie ma, to się wyspałem. Śniadanko już sobie przygotowałem, nie rozpalam ognia dzisiaj, bo tak naprawdę nie będzie mi potrzebny, a potrzebuję węgiel drzewny, który został z poprzedniego dnia, więc sobie pozbieram po prostu ten węgiel drzewny. Będzie filmik, mam nadzieję, że ciekawy, a na pewno przydatny. Zjem śniadanko i biorę się jeszcze, muszę lecieć po wodę do lokalnej rzeki, rzeczki Smródki. Mam jeszcze Kerszoła Krajo. Dzięki ziom w ogóle, że mi nie poprawiłeś, bo nie wiem dlaczego utknęło mi w głowie, że to chill. I tak chyba nawet w recenzji Kabara do Zjera też powiedziałem, że to chill. Nie, Kerszoł Krajo 2 w Blackwashu. Będę też się brał za reckę zaraz. Ktoś mi gdzieś tam w oddali czymś gra. Nie jesteśmy jakoś bardzo daleko zabudowań. Podejrzewam, że koło kilometra, może dwóch. Więc dźwięki dochodzą, wczoraj jakaś impreza chyba była gdzieś, bo słuchać było muzykę. Dobra, ja się biorę za śniadanko, bierzemy się za reckę jeszcze Krajo i jeszcze jeden mam test do przygotowania. Będzie to test filtra do wody, takiego outdoorowego, w porównaniu z testem filtra takiego zrobionego własnoręcznie. Myślę, że będzie ciekawy. Na pewno się pojawi wkrótce na kanale. Tylko muszę go zrobić i muszę oddać wodę do testu, więc to chwilkę zajmie. Znaczy, muszę oddać wodę do laboratorium do badania, bo chciałem to zrobić tak rzetelnie. O. No dobra. To chyba tyle. Na chwilę obecną. Biorę się za śniadanie, bo jeszcze nie zjadłem, więc żebym nie zgubił swojej masy, więc muszę zjeść śniadanko i mam nadzieję, że jeszcze gdzieś tam włączę kamerę po drodze. Świetnie. Słuchajcie, ponieważ temat uzdatniania wody jest dosyć takim tematem szerokim, a wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić, jaka jest różnica w jakości wody pomiędzy filtrem Sawyer, czy takim filtrem jak Life Straw na przykład, tak? A filtrem zrobionym własnoręcznie z węgla drzewnego, odrobiny tam piasku, takich rzeczy. Dlatego poszedłem do lokalnego, ciężko to nazwać strumykiem, bo tam myślę, że ta woda mocno stoi. Wygląda
czy w tej butelce już osad opadł na szczęście. Wygląda tak. Pokażę wam z bliska. Że nie jest zbyt czysta. I zrobimy sobie, przefiltrujemy ją przez Sojera do butelek po wodzie mineralnej. Z jednej z takich butelek zrobimy sobie filtr z węgla drzewnego. Również przefiltrujemy takie butelki oraz do jednej butelki weźmiemy sobie tą wodę niefiltrowaną i zabierzemy do laboratorium, gdzie nam tą wodę sprawdzą, co w tej wodzie jest. Dobra, żeby tam bardzo nie przedłużać, słuchajcie, do zrobienia filtra z węgla drzewnego, jak ktoś nie wie, co jest potrzebne, potrzebny jest węgiel drzewny, najlepiej z ogniska z poprzedniego dnia, jak zagaśnie, to pościągać po prostu te węgielki. Ja to dokładnie zrobiłem z wczorajszego ognia. Potrzebny będzie kawałek szmaty bawełnianej. Może być jakiś ciuch, wiadomo, że no jeżeli jestem w terenie albo w sytuacji survivalowej, to element ubrania po prostu jest potrzebny. Ja wziąłem apteczkę, bo stwierdziłem, że przydałaby się gaza. Na pewno w apteczce gazę mam, więc tej gazy również skorzystam. I odrobina piasku. Tylko teraz dosyć istotna rzecz, słuchajcie, ponieważ wiadomo, że wszelkiego rodzaju drobnoustroje i różne rzeczy mogą żyć również w glebie, więc najlepiej, jeżeli bierzecie piasek do filtra albo ziemię, albo coś, odsłonić sobie po ognisku to, co zostało, jak gdyby tą ziemię pod ogniskiem, bo ona została, jeżeli ognisko na przykład wczoraj płonęło cały dzień i w zasadzie całą noc, więc ta ziemia po prostu została przegrzana i wyjałowiona dość mocno, więc no to będzie zdecydowanie lepsze niż na przykład branie ziemi skąd bądź, tak? Bo jeszcze piasek, jak tej żółty gdzieś tam znajdzie, to bardziej spoko, ale też w nim żyją również drobnoustroje, więc najlepiej sobie wziąć spod ogniska. Wtedy jest troszeczkę większa pewność, że te drobnoustroje będzie ich mniej po prostu, tak? Ta ziemia będzie bardziej taka wyjałowiona z tego rodzaju drobnoustrojów. Dobra, ja słuchajcie, przestawiam kamerę i zaczynamy sobie przefiltrowywać. Najpierw przez filtr Sojer, a potem zrobimy sobie filtr własny. Dobra, słuchajcie. Weźmiemy sobie butelkę. Filtr Sojer na szczęście ma... jest nakręcany na butelkę, więc nie ma problemu z filtracją. Nakręcamy go sobie na butelkę. Przepluniemy trochę wody przez niego. Ok. Dobra. Słuchajcie, nie należy też, oczywiście trzeba użyć troszeczkę siły, żeby przez filtr Sojer przefiltrować wodę, ale też nie ma co cisnąć za bardzo. Te membrany w środku to są naprawdę mikrootwory, więc należy postępować dość po prostu delikatnie.
Dobra. Pamiętajcie, że filtr po użyciu trzeba wyczyścić. Dobra. Słuchajcie. Czy ta woda jest czysta? Ciężko stwierdzić. Słuchajcie, bo ta woda przeraźliwie śmierdzi, ta, ale ta również 100% zapachu się nie pozbyła. Ale sprawdzimy. Zakręcamy. Będzie próbka do badań. Teraz, dobra, teraz zrobimy sobie filtr, więc potrzebna nam będzie butelka, nóż, to sobie odłożymy, mamy nasz podstawkę do naszego filtra. Robimy sobie kład. Musi być większy kawałek materiału. Zdecydowanie. Dobra. Teraz przydałaby się gaza. Równie dobrze jak gaza, nawet lepiej. Wydaje mi się, że sprawdziłyby się te duże płatki kosmetyczne, bo po prostu potrzebne nam jest coś, co... A mamy kompres na rany. Dobrze, może kompres na rany. Super, nawet lepiej. Równie dobrze by się sprawdziły... O Jezu, płatki kosmetyczne te duże, bo one też dosyć dobrze filtrują, a nam potrzebne jest to, żeby odfiltrować to, co przesiąknie przez bawełnę z węgla drzewnego. To jest jak gdyby ten... ta rzecz, którą musimy sobie dość mocno odfiltrować. Złożymy, włożymy to na dno. O! Miejmy nadzieję, że zadziała. Dobra. A teraz potrzebny nam będzie węgiel. Musimy sobie skruszyć. Widzicie, węgiel drzewny ma to do siebie, że niestety on nie jest tak łatwo go wcale zatrzymać. O. Thank you.
już nie będzie za duży. Trzeba mu się go. Kubeczka. Mamy wypaloną ziemię spod. Spod ogniska, która ma tak naprawdę za zadanie zatrzymać największe te elementy. Dobra. I git. To co, próbujemy? Dobra, oczywiście w międzyczasie sobie spadła bateria, więc musiałem wymienić, natomiast no proces trwa. Odlejemy tą wodę, która już nam się przefiltrowała. Zadziwiająco czysta. Zapach, powiem wam szczerze, też delikatnie czuć, ale nie wiem, czy nie mniej jak w sojerze. Dobra, zobaczymy. Zobaczcie, jest dosyć czysta, nie? Jestem ciekaw, co wyjdzie na badaniu takiej wody. No dobra. Więcej już nie ufiltrujemy. To przelewamy. Dobra, słuchajcie, mamy 3 próbki i te próbki teraz ja zabiorę we wtorek do laboratorium. Mam wcale niedaleko, więc, ale w poniedziałek zajęty, więc zawiedzę we wtorek. Zobaczcie.
nie wiem, czy kamera Wam to pokaże, różnica jest dość spora, jeżeli chodzi o czystość tej wody. Nie wiem, czy kamera Wam to uchwyci. No nie da się pomylić, która woda jest która. Szczególnie jak się spojrzy od góry, to widać, która woda jest która. Zobaczymy, jak to jest w rzeczywistości z tym, co jest zawarte w wodzie, bo to, że woda jest przejrzysta, to nie znaczy, że jest czysta. To jest jak gdyby podstawa, dlatego oddajemy wodę do laboratorium, więc tego filmu będzie nie tyle druga część, co będzie dokręcany kawałek po tym, jak odbiorę badania z laboratorium i zobaczymy, jaka jest woda. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście film. Samotna noc w lesie to super sprawa, jak ktoś nie próbował bądź się boi, to polecam, bo fajne przeżycie. Więc nie ma się czego obawiać, czym stresować. Dźwięki lasu trzeba pokochać, są wspaniałe, a już jak się jest samemu, wyobraźnia zaczyna działać zupełnie inaczej w nocy. Dziękuję Wam, że obejrzeliście, dziękuję Wam, że jesteście na kanale. Czekajcie, o ile się nie mylę, to właśnie na kanale wydarzają się dosyć istotne rzeczy. Jeszcze brakuje jednej osoby do 2000, za co też Wam bardzo, bardzo dziękujemy. Jak wiecie, na grupie i na stronie trwają prace konkursowe, więc lada moment ogłosimy konkurs z okazji 2000 subów. Więc oglądajcie i śledźcie grupę. I do zobaczenia w następnych filmach.